Cześć, siemanko! Witajcie 18 maja roku pańskiego 2023. To będzie początek tego vlogu. Drugą część będę chciał nakręcić z koszenia trawy, która będzie już wkrótce, czekam tylko na pogodę. Zobaczcie, jak ta trawa wygląda w tym roku, a ja dzisiaj, jak widzicie, siątka zapięta, opryskiwacz, już się ciecz dorabia, a jest to dzisiaj zabieg T2 na pszenicę. Lecimy dzisiaj z Liberią, pokażę wam na polu, żeby tutaj za długo nie gadać, jak ta Liberia wygląda. Jestem naprawdę jak na ten rok z niej zadowolony. Wygląda bardzo pięknie, a pryskamy sobie, zobaczcie, Priaxorem. To taka, taki oprysk od Basafa na dwójeczkę. I to on sobie zwalczy nam między innymi, zobaczcie, brunatną pomiistość, liści zbóż mączniaka, zbóż rdze, brunatną septoriozę paskowaną pszenicy. Dawka, którą damy, to będzie litr na hektar, można stosować już od 0,8 przy spodziewanym większym plonie. Ja daję 1 litr na hektar na 300 litrów wody. Muszę wam przypomnieć, że obowiązuje nadal promocja na zakup 1 litra Priaxora plus kilograma Medaxa. Jeżeli ktoś dwa razy skraca, to co? To zwrot na konto macie 54 zł. Myślę, że warto. Te jedynce, te dwójce, niektóre jak jeżdżę po okolicach, odmiany zareagowały zimno żółtymi końcówkami liści, co tam oczywiście nie przekłada się zbytnio na plon, ale brzydko to wyglądało, jak ktoś stosował tę jedynkę razem z regulacją i później te zimna przyszły. U mnie na przykład jedna z odmian tylko zareagowała minimalnie, pozostałe odmiany, czy przężyta, czy ten, nie reagowały w ogóle na to, zwłaszcza Liberia, dlatego pokładam z nią, w niej duże nadzieje. Słuchajcie, jesteśmy na pszenicy Liberia. Celowo chcę wam pokazać tą odmianę, bo to jest nowość z Rączowskiego. Spodziewam się najlepszego plonu z tej odmiany. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Pewnie na końcu pola wyskoczę, wam pokażę, jak to wygląda, żebyście mieli orientację, bo traktora to jest nie widać, a nie wiem, ile słychać. I widzę, sporo opryskałem. Widzę, że po tych moich ścieżkach odwiedziły mnie dziki, ale mocno gdzieś tam nie poryły. Zero wiatru, bardzo fajnie się błyska. Robi wrażenie. Będzie z tego fajny plon, myślę. Co ciekawe, co wam mówiłem, że niektóre odmiany zareagowały na regulator, zwłaszcza połączony z tą jedynką. Bo tak jak widzicie, Liberia nie zareagowała w ogóle. Praktycznie nie ma w ogóle żółtych skrzypków, pomimo chłodu. Więc jest to bardzo fajna odmiana. Bardzo fajnie się zapowiada i myślę, że każdemu na ten moment, a zobaczymy podczas żniw, mogę wam śmiało polecić już teraz. Mam nadzieję, że dzisiaj odzyskać mi się uda jeszcze Liboriusa i Corrado. Ale już nie będę wam nagrywał po prostu z tamtych pól. Ona jak przyjedzie na spokojnie, koniec czerwca będzie to bardziej widać. Zrobię wam obejście po polach, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Staram się też tam co chwilę coś wstawiać na TikToka, jakieś krótkie filmy, żebyście mogli sobie obejrzeć. Także zapraszam. Szybko MST76. Do serduszek, dzięki bardzo z góry. Także zobaczcie, łan gęsty, równy, nie zareagowała na chłody, na regulator, w tym sensie, że nie porobiły się krótki żółte. W przeciwieństwie tutaj widzę do innych odmian, także jest co pokazać. Może zatrzymam się w środku pola.
żeby ktoś nie powiedział, że gdzieś tam, bo żeby ktoś z was nie powiedział, że na uwrociach dostała więcej nawozu i pokazuje na uwrociach. To zobaczcie, tak to wygląda. Po regulatorze gdzieś mamy ją do kolan. Musiałem ją skracać, bo odmiana jest podobna do Osory, więc dość wysoka. Zobaczcie. Po tej jedynce, który był zrobiony duetem, naprawdę wygląda bardzo zdrowo. Całe pole tu jest 5 hektarów, bardzo równe. Zawiedziemy sobie w moją ścieżkę. Czyli duet zadziałał bardzo dobrze. To jest dygro, gdzie stosuję środki BASF-a. Bardzo dobrze się sprawdzają, więc... O, chłopaki jadą, zobaczcie. Milicja. Jak wolno. Milicja sobie jedzie, się przygląda, że pryskamy. Także słuchajcie. Myślę, że rzucę jeszcze azotu. Trzecią dawkę, delikatną na kłos, żeby to białko zachować. Jak widzicie, parametry są bardzo ważne, bo przy tym ukraińskim zbożu naprawdę liczy się jakość ziarna. Jak jest dobry parametr pszenicy konsumpcyjnej, zawsze ją sprzedaż. Czyli co? Żeby nie było za długo, bo vlog z marudzenia na polu nie każdy też chce oglądać, chociaż kogo to interesuje, no to sobie... On było mokre, jakie koliny się zrobiły. Będzie wiedział, no po prostu taka moja informacja, co tutaj zastosowałem, co dałem. Azot dwa razy już poszedł. Mam zapisane, ile kilo dokładnie musiałbym gdzieś to sobie przypomnieć. Słuchajcie, rzekomo wczoraj ogłosili, że ciekawe, czy Unia się zgodzi. Od 15 kto sprzedawał pszenicę, ja dzisiaj sprzedawałem, więc 18 na dopłatę 3025 zł do hektara. Czy Unia się zgodzi? Słyszałem, że się wcześniej zgodziła, już wcześniej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. I tak trzeba robić swoje, i tak trzeba robić swoje. Wiecie o tym doskonale tak naprawdę, że wiadomo, jak jest pieniądz i dobry zarobek, to czeka, cieszy. Jak masz dokładać, no to pozostaje to tylko pasją, a nie pracą i zarobkiem. Słuchajcie, żeby nie było za długo, zobaczcie, wszędzie jednakowa, równiutka, sztywniutko, jak to mówił gościu, szlepnąc od świateł, sztywniutka po regulatorze, także mam nadzieję na dobry plon. Będę pokażę ją wam na spokojnie za... Cześć, witajcie w kolejnej części vloga. Mamy dzisiaj 19 maja. Miał być sobotę, wziąłem się już dzisiaj za koszenie trawy, turbo trawy od Wronkowskiego. Kto pamięta, jak był siew, wtedy z mieszanką i zbiór już jesiennego pierwszego pokosu. Zawsze ciąłem trawę później, słuchajcie, postanowiłem w tym roku ściąć wcześniej, bo nie zależy mi, znaczy wcześniej, to jest dosłownie, kurde, Krzychu, ja już dawno ściąłem. Dobra, ścieliście Gorzowskie i tak dalej, niektórzy z was już ścieliście, no pewnie, zapewne już takie trawy, ale w naszych rejonach, tutaj w środku Polski, gdzie było zimno i bardzo, bardzo, bardzo mokro, jeszcze nikt nie ciął tak naprawdę. Nie ma aż tak dużo tutaj gospodarstw z krowami, powiem, bo jest ich mało, ale jeszcze nikt nie kosił, więc zobaczcie, jak tutaj wyglądają, jak ta trawa wygląda, jak tutaj wały, tutaj trawy wyglądają. Że nie, może powiecie, kurwa, to jest wrześnie, to wcale nie jest wrześnie. To jest świeża trawa, tutaj tak urosła, po prostu taka duża. Podjąłem decyzję, że zatniemy tutaj dzisiaj ten kawałek i tamten, chociaż już pod wieczór się robi. Nadają fajne okno pogodowe, żeby to zebrać. Jest duża, jeszcze dopiero pierwsze, zobaczcie, wyskakują tutaj wiechy jakieś, chyba rzecicy albo kubkówki. Naprawdę ta turbotrawa jest kapitalna. Już mówiłem wam na jesieni, że to będzie fajna trawa, ale zrobimy przejazd dookoła i pokażę wam, tak jak wam mówiłem wcześniej na pszenicy, na TikToku, kto obserwował, pszenica cierpiała, tam prawie wynikła, ponieważ tu jest brak melioracji, tutaj w ogóle w tę stronę, dlatego tu mam łąki i tam powiedzmy od połowy tej trawy, tu z tyłu, całą wiosnę stała woda. Pomimo tego ta trawa i tak wytrzymała, a w optymalnych warunkach, zobaczcie, jak ona tutaj wygląda, no jak to wam porównać. Nie jestem niski, do pępka nie jest, ale do jajek na pewno.
Tam z tyłu zajdziemy do kościelki, zobaczycie. A pomimo, że stała woda i tak ona wytrzymała, także na pewno z prasowania mam nakręcę, bo zrobimy to w waloty. Ile belek dało, jak to wygląda, wszystko wam powiem na pewno uczciwie. I wsiadę po całości, żeby nie było, że wybrałem jakiś najlepszy fragment. Po prostu na wyższym kawałku wygląda tak. Tam, gdzie stała woda, jest niższa, ale też, no, też jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Pierwsze kłosy. Dlaczego? Uważam, że japnę wcześniej. To znaczy, wielu was ścięło i okej, bardzo dobrze. Tak jak wam mówię, w moim rejonie, z tego co widzę, jestem pierwszy na wsi, tak? Pomimo małej ilości gospodarstw. Ale co? U nas może ta wegetacja tak wygląda. O, sarenki sobie biegną. Zaraz wam powiem coś o sarenkach. I zależy mi po prostu nie na dużej ilości włókna, a na dużej ilości białka, więc w zeszłym roku ciąłem za późno. W tym roku każda z tych traw wygląda też inaczej. Także zobaczcie, tak tu pod kosiarki wygląda, tak wygląda pokos. Bo jak widzicie, no, robi wrażenie. Naprawdę Remik dobiera dobre trawy. Jest specjalistą. Pozdrawiamy Remka Waligurę. Jest specjalistą w tym, co robi. Także co, lecimy se z tematem. Ja wam powiem za chwilę coś o sarnach. Jedno dookoła, żeby nie było za długo, żeby ten vlog połączony z opryskami nie był za długi. Natomiast żebym złapał wam coś, zgarniał, pewnie będzie Robert, ale z prasowania, może z owijania, małą sekundę, żeby było wiadomo, jak to wygląda. Tu trzeba się prawie lekko kłaść, zobaczcie. Czyli gdyby było melioracja na całości, gdzieś wyższy kawałek, tu jest ziemia 4B. Ta trawa by wyglądała tak, jak wygląda, nie? A tam, gdzie była woda, po prostu jest niższa, ale pomimo tego... papierosy, jak zwykle. Została woda, bo mimo tego dała sobie świetnie radę. Ta turbo trawa. Lecimy. Teraz chciałem wam powiedzieć krótką rzecz, bo zaraz bazoś powie krzyku, czemu nie unosisz hydrauliku od góry, sobie konie kontujesz, tylko unosisz o w ten sposób. Zaraz będę sobie skracał całe pole, bo taki kwadrat to jest niestety, po prostu jest mi tak wygodnie. Zaraz sobie to zmniejszę i tak to właśnie wygląda. A czemu jeszcze tak wolno? Na trzecim biegu, na drugim zakresie. A no właśnie dlatego, jak wam pokazywałem te sarny, ja to obserwowałem, bo to nie jest pole daleko od domu. Jak jechałem w tą łąkę, podniosła się sarna na poprzeczniaku. I ja ją tu widzę już nie pierwszy raz. Tym bardziej słuchajcie, że ta sarna nie uciekła, tylko odbiegła kawałek, patrzyła, później wróciła, poszła w drugą stronę. Myślę, że ona gdzieś tutaj może już mieć małego, gdyż sarny od 15, powiedzmy, maja, bardziej początek czerwca się kocą i nie chciałbym zrobić krzywdy tej małej sarence, ani jej dotykać, bo wiecie, że nie wolno saren dotykać, gdyż mała sarenka nie ma swoistego zapachu i duża sarna, mama ją zostawia, także nawet lis, chyba że przypadkiem na nią wejdzie, tak normalnie po prostu na nią nie trafi. Bo nie ma zapachu. Ty bierzesz ją w ręce, daje się jej swój zapach. To taka informacja na przyszłość. Zobaczcie, tutaj była woda z tyłu. Tu była woda na z tyłu. Trawa jest kończyna, jest troszkę lucerny. To jest wcześniej, to jest mocno nie widać, ale bardziej tutaj na tej ziemi, tu pacha to słabsze. Jest bardziej słuchajcie, kończyna. Nie chcę szaleć, bo chcę zauważyć to zwierzątko, jeżeli ono tu gdzieś by było. Bo czwórką bym spokojnie sobie szybko poganiał, byłoby z głowy. O, sarny przede mną na pszenicy. A na dowód tego, że tutaj stała woda i wam pokazywałem na TikToku, że pszenica cierpiała tutaj i ta trawa też, czapka ucieka, cierpiała, to szybko wyskoczę, wam pokażę. Zobaczcie. Pszenica w tym miejscu całkiem wynikła, dziki zaczęły ryć i prawie jej tu w ogóle nie ma, bo tu stała woda. Tu
cała ta trawa, taka łąka zalewowa. No i tutaj z racji tego, że ta woda stała długi czas, bo bardzo zimno, ta trawa jest niższa, ale pomimo tego dała sobie świetnie radę. Więc to takie dzisiaj jakby rozdziewiczenie sezonu na trawy. Mam nadzieję, że się nie mylę, w tej drugiej będę jeszcze szybciej jeździł, a że nie ma żadnej paniki. To, co chcę skosić, się na pewno skoszę, więc nie będę szalał. Zdarzyło mi się kiedyś zacząć sarnę, bardzo przykry widok, więc wolę to sobie obserwować, widzieć, co się dzieje. A tutaj zobaczcie, bo wszystko zalane. Pomimo tego trawa jest, tak tutaj dotąd i cały dół tafla wody stała i ta turba trawa sobie poradziła. A tutaj zobaczcie już od razu do góry, gdzie już woda, nikt wody nie było. Od razu jest widać dużo ponad kosiarę. Inne pokosy, trawa se rośnie, nie? Także myślałem, żeby robić, słuchajcie, tak jak większość z was się szkarmią, przyczepą, ale te trawy mam w różnych rozwojach. Lucerna jeszcze nie jest gotowa do cięcia. Może drugi pokos. Tamte trawy też są późniejsze, to co były podtrzymane na pokazach, to był może pamięta. Jeszcze sobie przyjadę, później sobie skrócę. Jedne są szybciej, drugie są później. Pewnie, że można by to zmiksować i byłoby jako pasza bardziej wartościowa taka mieszanka. Ale na spokojnie, na moje sztuki, na moje, słuchajcie, no żeby was nie okłamać, 8, 4, 3, 15-16 hektarów trawy. Dam radę zrobić to spokojnie sobie w belki. Jak ta hodowla potrwa, belki zawsze mogę sprzedać, z kresmi jest trudno. A może zrobią nam mleko po złotówce i będzie trzeba likwidować, uciekać z hodowlą. Nikt tego nie wie, słuchajcie. Dlatego też daleki jestem od jakiegokolwiek inwestowania. Miał być nowy opryskiwacz, bo nie chciałbym, że będę tylko nowy, burego, może coś innego, raczej by był bury. No ale nie, po prostu życie skorygowało moje plany. Zacząłem wozić pszenicę po 800 zł netto, VAT zerowy, bo jestem VAT-owcem. Skończyłem to wozić. Czy ktoś tam mi dopłaci, czy dopłaci, tego nie wiem. Liczę tylko na siebie, więc nie mogę pozwolić sobie na takie ryzyko. Chociaż powiedzenie mówi, kto nie ryzykuje, ten słodyczy nie zjada, czy jak to Stawiński mówi. Czy tam nie spija, Bóg wie czego, bo jego przysłowia są oryginalne. Kto kombinuje, ten ma na plecach ZK, nie? I słuchajcie, zaraz sobie to przetnę poprzeć, będę jeździł szybko, znaczy szybko. Bez podnoszenia praktycznie, bo sobie ją przetnę tutaj. Ale jeszcze chwila, bo mam czas. I co? I nie podejmę tego ryzyka, słuchajcie. Tym bardziej widząc przyszłość mojego gospodarstwa, średnio, oj, było wydeptane. Czy córki będą miały ochotę dalej to cokolwiek prowadzić? Tu, patrząc na rozwój rolnictwa w tych czasach, chociaż ja bym chciał, mieni się to w ciemnych barwach. Po czym nie ryzykować i się stresować, skoro uważam, że nawet tym opryskiwaczem zawieszanym, obrabiając 70 kilka hektarów, jestem w stanie to opryskać bez problemu. Znaczy bez problemu. No byłoby szybciej, łatwiej, na pewno lepiej, ale no nie chcę iść tą drogą, że ktoś ma 20 hektarów, musi kupić kombajn i ciągnie 200 koni, albo 250. Jest jak jest i fajnie by było pewnie sobie pojeździć takim sprzętem, ale po cholerę to ryzykować, słuchajcie, w tych czasach, a później rwać sobie włosy z głowy, których w moim wieku robi się coraz mniej.
Słuchajcie, co by nie było, żeby nie było za długo. Widzicie, trawa się bardzo sprawdza. Jestem zadowolony. I zaraz sobie poprzednę na 3. Moment, skoszę. A żeby nie było za długo, myślę, że zgarnianie obopinierowej będzie zgarniał, to może nie, ale chociaż na prasowaniu pokażę wam, ile to było balotów, jak to wyszło ilościowo z tego pola, żebyście mieli jakieś rozeznanie. Na pewno białkowo to będzie bardzo fajnie, także możemy przeliczyć sobie, przemnożyć później wagę belki, nawet tony policzyć, ile to wyszło w tonach z tego pola, po prostu. Tu mam zaraz studzienkę, także trzeba się tutaj, a dalej jest dopiero, obserwować, żeby nie zaryć jak dzik w pasznik. No i co, tak jak mówię, chciałbym, żeby wszyscy z was mieli mleko po 3 złote, ja również, ale nie wróżę nic dobrego. Od dawna łudziłem się, że masa pracy powinna kosztować dużo pieniędzy. Trafi się raz na ileś lat, 2-4 miesiące, 5, że jest okejka, że zadowolona, później znów czuję się w plecy i dzień nie jeżdżą na wczasy, my musimy ryć jak dziki. Chociaż no, niektórzy z was, ja pewnie też to lubię, no ale bez przesady, no chociaż te 2-3 do tego. Witam was w dalszej części vlogu. Obiecałem, że pokażę, jak prasuję i ile tego towaru z tej trawy, turbo trawy wronkowskiego, dało. Więc na hektarze, bo tu już jest ponad hektar, na hektarze mamy, słuchajcie, 26 belek. 26 belek na wczesne dosyć cięcie, tam gdzie stała woda, o woda gdzie stała. Uważam, że wynik jest dobry, bardzo dobry. Gdyby nie ta woda, pewnie by dobiło do około 30 bel. Młoda trawa też, wiadomo, tak? Robert zgarnia, tu mamy już, słuchajcie, prawie resztę. Chodzi tylko, żeby jeszcze to owinąć. W sumie tam z drugiej łąki jeszcze jest trochę belek, także do wieczora będzie co robić. Jutro dalszy ciąg oprysków T2 na pszenicę. I we wtorek dalsze koszenie, 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 aż do skutku wszystkiego zrobienia. I później bierzemy się za pryskanie kukurydzy. Ładnie wyrzędowała. Teraz bardzo ciepłe dni. Bardzo ciepłe dni, więc ona teraz będzie przyrywała bardzo szybko. Na pewno z pryskania wam pokażę coś, jak to wygląda ta kukurydza. Sąsiad siał, z tego co widzę tutaj na polu, też drugiego dnia, znaczy ja, tego drugiego dnia co ja siałem, więc 5 maja chyba ciutkiego jednej zasiał, albo może późniejsza odmiana, bo u niego widzę, że wschodzi, ale jeszcze dopiero są początki, może po prostu głębiej zasiana troszkę, nie wiem. Lecimy sobie tutaj. Co? No to owijanie jest monotonne niestety, słuchajcie, no ale jakby wszystko ściął szybko, podgarnął następnego dnia pryzmę, na pewno byłoby szybciej to zrobione. Ale tutaj belkę też sobie wezmę naraz i też jest sobie wygodnie, bez odkrywania. Także belki, które tutaj leży, zobaczcie, on widać jest. Codziennie jakieś zajęcie. Nie ma chwili przerwy. Także słuchajcie, no żeby nie było za długo,
Wiem, że teraz w weekend były w Łężu te zielonkowe żniwa, czy jak to tam nazywa się. No ale raz, że daleko ode mnie, może by się pojechało, ale czasu po prostu na to nie mam. Kolejna belka. Jedyne co mnie cieszy, jak tak co chwilę ujedziesz, jest belka, 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 belka. Ale owijanie od cholery. No. Ciągano owijarkę, na pewno byłoby szybciej, jakiś zapiął ciągnik, mógłby sobie zwieźć na spokojnie. No ale też jest to jakieś rozwiązanie. Ale przy tej cenie mleka, ile potrwa ta produkcja w Polsce, a przynajmniej u mnie, nie wiadomo. Dobra, słuchajcie, tak jak mówię, 26 belek z hektara. I co, zaraz kończę, biorę się za złożenie, owijanie. Od skowronka do pućki, jak to mi przysłowie. Ja nie chcę, żeby było za długo, żeby vlog się miło i szybko oglądał, więc widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.